jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. To jest Sektor Śląska, czyli miejsce, gdzie poruszamy najbardziej aktualne tematy związane z naszym ukochanym klubem. No dziś temat może być tylko jeden, a jest nim debiut na ławce trenerskiej Śląska Jacka Magiery. Moim i waszym gościem jest Michał Waszkiewicz z Radia Złote Przeboje. Witaj Michał. Cześć, witam wszystkich. Postaramy sobie ocenić ten jakże wyczekiwany przez wszystkich kibiców moment, bo przerwa na kadrę odciągnęła troszkę nas od najważniejszego dla nas kibiców Śląska wydarzenia, czyli debiutu Jacka Magiery. Ja nazywam się Daniel Żuliński. No i teraz takie chyba bardzo oczywiste pytanie do ciebie, Michał. Jak podobał ci się mecz pod wodzą Jacka Magiery? Podobał mi się dlatego, że wygraliśmy, to jest najważniejsze, tak? A więc wymarzony debiut, po pierwsze wygrana wyjazdowa, co wiadomo, że jest ogromną rzadkością, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław w ostatnim czasie, więc po A zwycięstwo, po B nowe ustawienie, po C niezła adaptacja do tego nowego ustawienia, trochę żywszych akcji i przede wszystkim moje ulubione słowo, cechy wolicjonalne, często komentatorzy używają takiego zwrotu. Miałem wrażenie, że widzę jakiś błysk i iskrę wokół piłkarzy Śląska Wrocław, których już w tej drugiej połowie kadencji trenera Lawiczki nie było i w tym sezonie tego rzeczywiście brakowało. Więc może nie było wielkich fajerwerków. Wiadomo, że gdyby nie w pewnym sensie geniusz Michała Szromnika w końcówce, nie cieszylibyśmy się nawet pewnie i z punktu. Sam Taras Romańczyk mógł nam strzelić ze 3 bramki. Natomiast mamy 3 punkty, jest zwycięstwo, jest dobry prognostyk, powodów do zadowolenia na pewno więcej niż do narzekań. Bardzo dobra pierwsza połowa. W drugiej troszkę gra Śląska siadła. Nie wiadomo, czy wzięło się to z tego, że gracze Śląska troszkę w kość dostali przez te 2 tygodnie, o czym mogliśmy się przekonać nieraz. Takie słuchy z Opolowskiej do nas przychodziły, ale ja mam do ciebie pytanie, bo wiadomo, w Polsce istnieje mit tej nowej miotły i powiedz mi, ile ty w tym spotkaniu widziałeś tego efektu nowej miotły i takiej szczególnej mobilizacji Śląska, a ile w tym było faktycznie już docelowej pracy Jacka Magiery? Myślę, że efekt nowej miotły należy połączyć z pracą Jacka Magiery. To jest inny typ szkoleniowca niż Witesław Lawiczka. Z tego, co ja wiem, na razie nie ma tutaj przebijania piątek, wspólnych, nie wiem, żarcików i tak dalej. Raczej jest pan trener i są piłkarze i ten dystans był ponoć widoczny przez te 2 tygodnie, no ale też każdy walczy teraz o uznanie w oczach trenera. Wiadomo było, że można było typować w ciemno już ustawienie pod wodzą trenera Lawiczki i ustawienie personalne, jeśli wszyscy byli zdrowi. Tych korekt nie było dużo. Natomiast no teraz wiadomo, karta się odwróciła. Niektórzy piłkarze mogą na nowo zawalczyć o pozycję, więc to jest ten efekt nowej miotły. To niezależnie, czy byłby to Jacek Magiera, Maciej Skorża, czy Ireneusz Mamrot, wszystko jedno. No to zawsze zadziała w ten sam sposób. Natomiast przy doborze zawodników i doborze taktyki i tego, tak jak powiedziałeś, że piłkarze zgasnęli, piłkarze w drugiej połowie prezentowali się jednak nieco słabiej, to pokazuje, że Jacek Magiera naprawdę postarał się bardzo mocno, żeby tę pieczęć swoją odcisnąć na zespole Śląska Wrocław i było ją widać na boisku. Właśnie także też w tej fazie, kiedy zawodnikom już trochę brakowało siły, żeby utrzymać intensywność z pierwszych 45 minut. Wraz z przyjściem Jacka Magiery wiele osób no, miało wielką nadzieję, że Jacek Magiera jednak będzie chciał grać nowocześnie, a teraz przez słowo nowocześnie rozumiem ustawienie trójką obrońców. Śląsk w Białymstoku wyszedł bardzo odważnym ustawieniem, bo obrona złożona w większości z zawodników młodych, bo Konrad Poprawa, który był centralną postacią w tej formacji, najmniej doświadczony, można by rzec, w pierwszej drużynie, ale to, co ja podkreślałem nawet w trakcie transmisji, ale najbardziej doświadczony w tego typu ustawieniu. Myślisz, że to jest jeden z tych wielkich wygranych pierwszych dni Jacka Magiery w Śląsku? Wiesz, że to jest bardzo cienka granica między byciem wygranym, a generalnie byciem kozłem ofiarnym, bo tu mamy kasus na przykład Michała Helika, który mógł być wygranym u trenera Sołzy w kadrze, ustawiony niemal identycznie, też wsadzony do składu wbrew wszelkim oczekiwaniom, bo kto by postawił przed przyjściem Jacka Magiery
zapowiadał po pierwszym tygodniu Jacka Magiery, że Konrad Poprawa będzie tą centralną postacią w defensywie, no ale defensywa nie straciła bramki, więc ten występ na pewno na plus. To pomoże Poprawie łapać te minuty, bo wiadomo, ile ich było do tej pory, bardzo mało, dłuższa przerwa. No i kiedy on grał te 3 sezony temu, wydawało się, że tam jest potencjał i talent. I myślę, że wielu kibiców, czy obserwatorów, czy dziennikarzy widziało jakiś potencjał u Konrada Poprawy, którego później trener Lawiczka na przykład już nie dostrzegł, nie dostrzegli tego także, nie wiem, skauci czy trenerzy innych zespołów, więc Konrad Poprawa grał w rezerwach. Ja myślę, że na pewno jest wygranym ten system, bo on się sprawdził i mam nadzieję, że kolejne dni, tygodnie pokażą, że będziemy tylko i wyłącznie lepiej grać w tym ustawieniu. Jasne, jest nowocześnie, ale i Janasik, i Stiglec pokazali, że naprawdę bardzo dobrze potrafią się odnaleźć w tej roli wahadłowych, biegających od jednej strony boiska do drugiej. Stiglec wyglądał najlepiej od kilku miesięcy, Janasik na swojej bardziej nominalnej pozycji niż jednak w środku wyglądał bardzo dobrze, więc przyjemnie się to oglądało. Konrad Poprawa no, nie ustrzegł się błędów. Wydaje mi się, że trochę lepiej w obronie wyglądał Belger i to mnie też bardzo cieszy, że to nie był jednorazowy wyskok, tylko widać, że ten chłopak ma ogromny talent, ogromny potencjał i myślę, że będziemy mieli z niego pociechę obok najdłużej. Ja takie mam przemyślenie, że troszkę Jacek Magiera chyba zakpił ze wszystkich ekspertów, którzy za każdym razem starają nam się wmawiać, że przejście jednak na grę z 3 obrońcami wymaga czasu, wymaga setki godzin tak naprawdę spędzonych na treningach, a tak po tygodniu typowo taktycznych treningów Jacek Magiera ten system wprowadził do Śląska. No i można by rzec, że słowa, które zresztą na naszych łamach wypowiedział trener Piotr Jawny, trener rezerw, który sam przyznał, że adaptacja do tego systemu przebiega sprawnie i nie jest to jakiś skomplikowany proces, tylko po prostu wystarczą chęci i wykonawcy do tego. No to myślę, że Jacek Magiera najlepiej nam to pokazał. Mam do ciebie pytanie, czy Jacek Magiera generalnie ma taką ksywkę Magic, tak? Czyli czarodziej, ktoś, co tworzy coś z niczego, ale wydaje mi się, że on właśnie przestaje tworzyć coś z niczego, tylko stawia na zawodników na ich pozycjach, nie kombinuje, jak pod koniec starał się robić to trener Lawiczka. Chodzi mi tutaj konkretnie o nową, starą pozycję Waldemara Soboty, który wraz z Mateuszem Praszelikiem grali jako podwieszeni zawodnicy pod Erika Exposito. Myślisz, że w tym jest metoda, że Jacek Magiera jednak będzie budował zawodników na ich pozycjach zamiast szukania czegoś na siłę? Jeśli kontuzje nie pokrzyżują mu planów, bo też wiemy, że czasem trener Lawiczka szukał tych rozwiązań, bo no nie za bardzo miał na kogo postawić. Pozycję dla Scaletta wymyślił jednak na tyle skutecznie, że trener Jacek Magiera również postawił na Scaletta jako defensywnego pomocnika, choć wydawało nam się, że jest to pomysł jednorazowy i raczej nie na dłuższą metę. Tymczasem Magiera tutaj utwierdził nas w przekonaniu, że decyzja trenera Lawiczki była dobra. Waldemar Sobota wyglądał jakby odżył. Wydawało się już od kilku miesięcy, że no, ten transfer jednak będziemy patrzeć na niego jako na niewypał, choć początek był bardzo obiecujący. Dziś Sobota ustawiony wyżej pokazuje, że potrafi grać. To przecież jego kapitalne podanie do Praszelika rozpoczęła tę bramkową akcję. Potem Praszelik poprawił dokładnym zagraniem do Erika Exposito, więc to się mogło podobać. Praszelik znów także miał, mam wrażenie, że odzyskał trochę radości z gry. No i to jest kolejny przykład tej właśnie nowej miotły, ale też nowego spojrzenia, a może i starego spojrzenia ma rzeczywiście rację, bo zawodnicy wracają na swoje pozycje. To, co mi się podoba, jeszcze wracając do tego ustawienia, bo patrzymy na zespół, no tak, mamy na Sobotę, mamy Exposito, mamy Mączyńskiego, mamy Stigleca, no to są zawodnicy, którzy powinni się na system przestawiać się szybko, bo przecież nie urwali się z roce spod ogona, to nie są zawodnicy, którzy dopiero gdzieś tam skończyli wiek juniora. Najbardziej można było się martwić rzeczywiście o trójkę stoperów, dla nich to jest największa zmiana, ale tak jak mówiłeś, Poprawa u trenera Jawnego gra w trójce z tyłu, więc dokładnie zna ten system. Belger no jednak pobierał lekcje futbolu
w trochę innych warunkach niż nasze ligowe między Wisłą a Bugiem, między Odrą a Bugiem, więc to też dla niego nie był problem. Mark Tomasz to doświadczony zawodnik, więc to się sprawdziło. Co mnie jeszcze najbardziej cieszy, nie wiem, czy chciałeś pytać o Roberta Picha, ale ja bardzo chciałbym o nim powiedzieć. Cieszę się, że trener Magiera przychodzi, no i myślę, że po pierwsze dobiera zawodników do swojej taktyki i zawodników na konkretne pozycje, po B, no ocenił chyba też skutecznie formę Roberta Picha. Wszyscy widzieliśmy od kilku dobrych tygodni, że ten piłkarz absolutnie wiosną nie dojechał, jeśli chodzi o formę na poziom ekstraklasy i rywalizacji tydzień w tydzień po 90 minut. Udowodnił to wchodząc w drugiej połowie i pokazał, że czekają go ciężkie tygodnie u trenera Jacka Magiery, no bo od właściwie pierwszej akcji wyglądał fatalnie. No właśnie, i tutaj takie pytanie mam do ciebie jeszcze na sam koniec. Czy Jacek Magiera, wiemy, że on jest jednak osobą, która rządzi w szatni i pomimo tego, że jest to sympatyczny człowiek i dobrze żyje z zespołem, to jednak zaznacza tą granicę, no i nie daje sobie wejść na głowę. I właśnie tutaj przy tym ruchu Roberta Picha myślisz, że takimi odważnymi decyzjami nie będzie troszkę tracił tej bardziej doświadczonej szatni, która no de facto u trenera Lawiczki w pewnym momencie miała miejsce w składzie z marszu. Tak, i dobrze, że nie ma. No, nie możemy się przywiązywać do nazwisk i grać tylko dlatego kimś, że nie wiem, Robert Pich się obrazi. Nie oszukujmy się, Robert Pich nie jest zawodnikiem perspektywicznym. Robert Pich nie jest zawodnikiem, na którym zarobimy jakiekolwiek pieniądze. Robert Pich zaryzykuje, chociaż ryzyko jest niewielkie i mogę spokojnie postawić dużą kwotę, już nie będzie lepszym piłkarzem niż był. Najlepszy okres kariery ma za sobą i Robert Pich, jeśli chce jeszcze w tym zespole pograć, to jego miejsce na tym etapie jest na ławce rezerwowych i oczywiście jeśli udowodni na treningach pod wodzą Jacka Magiery, że chce, że ma w sobie tą chęć sportową, złość i wolę walki o skład, to będzie walczył, a jak nie, to równie dobrze nie ma dla mnie przeszkód, żeby nie było dla niego miejsca w 18. Tutaj myślę, że doświadczeni piłkarze jak Mączyński i Sobota zresztą godził się na ławkę rezerwowych, choć pewnie z trudem, ale jednak nie słychać było narzekań. Mączyński jeszcze ma miejsce, aczkolwiek wiemy, że Jacek Magiera z Krzysztofem Mączyńskim umie sobie poradzić stanowczo i udowodnił to w warszawskiej Legii, więc myślę, że przyszło nowe i to jest też kwestia pewnej zmiany mentalności u piłkarzy. Jeśli ktoś się nie dostosuje, to po prostu go tu nie będzie. W tym sezonie właściwie nie gramy już o nic, a za chwilę będzie krótka przerwa między sezonami. Jacek Magiera dobierze sobie pewnie na poszczególne pozycje zawodników takich, jakich on będzie chciał, więc ci zawodnicy grają o swoją przyszłość, więc myślę, że tutaj nikt nie będzie marudził, bo jego marudzenie skończy się najpierw odsunięciem od wyjściowego składu, potem w ogóle od składu, a potem równie dobrze skończy się poszukiwaniem nowego zespołu latem. No i tym oto z twoim stwierdzeniem kończymy tą dyskusję. Jacek Magiera wszedł do zespołu z butami, można powiedzieć, że zaznaczył od razu swoją obecność w szatni Śląska. Pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo, bardzo pozytywne opinie, no i ten optymizm chyba pozostanie chociażby do soboty. W sobotę kolejne spotkanie Śląska z Lechią Gdańsk. Tam być może zobaczymy jeszcze więcej tego warsztatu trenerskiego Jacka Magiery. Ja tobie, Michał, serdecznie dziękuję za opinię. Dziękuję bardzo. No i trzymam kciuki oczywiście w sobotę za mecz przyjaźni. Oby było równie dobrze. Ja nazywam się Daniel Żuliński. To był Sektor Śląska. Przypominam, że możecie nas słuchać na trzech platformach: YouTubie, SoundCloudzie, Spotify'u i także zachęcam Was do zapoznania się z ofertą naszego partnera, czyli firmą bukmacherską Superbet. To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska.